Teraz działa. No to dobra, no to w takim razie jak działa, to zaczynamy. Dobra. Ostatnia prezentacja dzisiaj, automatyzacja procesów, czyli jak nie marnować czasu na rzeczy, które wiemy, jak powinny się wykonać, wiemy, kiedy mają się wykonać, wystarczy tylko zlecić albo w ogóle zaplanować, tak? A najlepiej, żeby maszyna dowiedziała się, że takie są nasze potrzeby, takie są nasze oczekiwania i na tym. Ile to jest? O czym ja teraz będę mówił? No nie wiem, no widzisz, ja tutaj proponuję temat, a musisz wyjąć. Handle that. Nie? Dobra. Handluj z tym. No i automatyzacja procesów, ale chodzi o pracę, tak? Jak nasza praca może być bardziej efektywna, tak? Nie rozrywka, nie cokolwiek innego, tylko praca. Web development, automatic, generalnie takie rzeczy. Tak, start. Więc zastosowałem tutaj trochę inny tytuł niż jest podany oficjalnie w tym w rozpisce. Wydawało mi się, że ten jest trochę bardziej trafia w sedno, ale to moja osobista opinia, moje odczucie. Przede wszystkim chciałem wszystkim podziękować, że mimo tak późnej pory całego dnia, ja nie wiem, czy bym wytrzymał do tego momentu, więc dzięki wszystkim i zaczynamy. Nazywam się Max Matłoka, jestem deweloperem. Pracuję w firmie WordPress Geeks. Nie wiem, jak pewnie każdy z nas założyliśmy, że nasze pewne rzeczy, pewne procesy, pewne czynności, które wykonujemy, zaczynają się powtarzać. Powtarzają się mniejsze, potem trochę większe, potem nagle się okazuje, że całe projekty są tak naprawdę powtarzalne. Oczywiście nikt się do tego nie przyzna, no bo jak, ale te rzeczy faktycznie zaczynają się powtarzać. Chciałem krótko o mnie opowiedzieć i poniekąd to mojej firmie, no bo jakby pracuję dla firmy i to będzie dość istotne dla tego, żeby pokazać, po co tak właściwie się zająłem tym problemem. Obecnie, w sensie jak tworzyłem tę prezentację, miałem 31 instalacji WordPressa na komputerze, które z jakichś przyczyn musiałem trzymać. No, inne były potrzebne, inne mniej potrzebne, no, ale jednak cały czas były one tam obecne. 24 aktywne projekty to jest sytuacja na Basecampie. Mamy odpalane 24 projekty, do których musimy tam, nie wiem, albo zaglądać, albo pojawiają się jakieś nowe zadania do wykonania czy coś. 15 tysięcy godzin od początku roku to jest nakład naszej pracy. Więc tyle tytułem wstępu, tyle o nas. I tak jak mówiłem, pewne czynności, które robimy, zaczynają się powtarzać i często chcemy jakby, no, zadać sobie mniej pracy, żeby tej pracy sobie oszczędzić. Nasi szefowie są dużo bardziej zadowoleni, muszą za mniej czasu nam płacić, więc super, genialna sprawa. I chciałem pokazać, że to jest snippet mojego kolegi, który jest obecny tutaj na sali, nie będę wskazywał kto to, ale chodzi tutaj, chciałem pokazać taki przykład lenistwa, ale uzasadnionego, no bo jednak często powtarzalne czynności chcemy sobie jak najbardziej ułatwić. To jest, no, snippet, który prawdopodobnie każdy użył albo użyje, albo używał. No, każdy przy pisaniu jakiejś poważniejszej aplikacji doszedł do pewnego momentu, w którym stanął w punkcie bez wyjścia i musiał zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje pod tym, co jesteśmy w stanie zaobserwować. I snippet ten został opatrzony po prostu tagiem pre. I mogliśmy z niego korzystać sobie za każdym razem. Właśnie to pokazuje, jak nie wiem, czy leniwi jesteśmy, czy może chcemy sobie zaoszczędzić po prostu pracy. I wykonujemy po prostu, uproszczamy sobie czynności, które mielibyśmy wykonać, które byłyby dłuższe, skracamy sobie do minimum czasu. I od razu przejdę do rzeczy, już nie będę zagłębiał się w jakieś szczegóły. Chciałem zaproponować inny przykład tego, jak możemy sobie uprościć pracę, a mianowicie jak możemy postawić WordPressa praktycznie na wstrzyknięcie palcami od ręki. Potrzebować będziemy oczywiście do tego prostej konfiguracji, ale to akurat nie będzie dużym problemem. To nazywa się Yo Generator. Wystarczy, że w konsoli wpiszemy w odpowiednim miejscu Yo WordPress. Doprowadzi nas to do takiego stanu, gdzie praktycznie to nie jest środowisko, po prostu stawiamy sobie aktywną instalację w nowym miejscu, praktycznie od ręki, wypisujemy od razu wszystkie dane, podajemy dane do konfiguracji, wszystko mamy praktycznie przygotowane w mgnieniu oka.
Możemy tutaj także od razu zastosować gita, który automatycznie się skomituje i mamy praktycznie gotową instalację w przeciągu kilku sekund do naszej dyspozycji. To jest właśnie przykład takiego lenistwa, które możemy sobie uprościć, ponieważ nie musimy wejść na stronę, nie musimy używać wugetów, nie musimy ściągać tego, nie musimy rozpakowywać, uploadować, instalować. Wszystko mamy praktycznie od ręki. Pozytywnym aspektem tego jest to, że możemy to zainstalować zarówno jak na swoim komputerze, jak i na wszystkich naszych serwerach, z których będziemy korzystać. Więc tak naprawdę mamy środowisko dostępne od ręki w każdym dowolnym miejscu, gdzie będziemy tego potrzebować. I jak już mamy to środowisko, przechodzimy tak naprawdę do tego, czym się wszyscy zajmujemy i co najbardziej lubimy, czyli do programowania. To są cztery narzędzia, które chciałem omówić. Pierwszy z nich to Galp, to zaraz będę je dokładnie opisywał. Mamy Galpa, mamy Bowera, to jest ten Daszek, Koliber, nie wiem. Bootstrapa, który myślę, że jest tutaj bardzo dobrze znany. I SAS, który myślę, że jest znany, ale jeszcze nie tak powszechnie używany i co, do czego chciałem zachęcić, ponieważ uważam, że to jest genialna sprawa. Zaraz będę do tego nawiązywał i będę przekonywał, że wygląda to niesamowicie. Mamy tak, pierwszy Bower, to jest menadżer zasobów. Tu chodzi o to, że w każdym projekcie mamy zależności. To jest raczej praca, mówimy tu o frontendzie, no ale mamy te zasoby, które musimy pobrać do siebie na komputer. I tu kolejny raz, możemy sobie zaszczędzić tej pracy, czyli wejść na stronę, nie wiem, jakiegoś pluginu czy coś ściągnąć, znowu rozpakować, uploadować i tak dalej. Mamy to od ręki, zaraz przedstawię dokładnie to na przykładach, bo przygotowałem także kilka przykładów. Zadaniem tego narzędzia jest pobranie zasobu z internetu w miejscu, gdzie ono będzie nam potrzebne. Potem mamy Galpa, to jest mikroaplikacja Node.js, która służy do zarządzania zasobami. To jest generalnie kombajn, bardzo dużo możliwości. Możemy kompilować, kopiować, minimalizować. Chodzi o to, żeby zarządzać wszystkimi naszymi zależnościami, które ściągniemy na przykład przez Bowera, umieścić je w odpowiednim miejscu, potem je zminimalizować, wszystko skompresować do jednego pliku po to, żeby nie generować dodatkowych zapytań. Możemy także zminimalizować wszystkie obrazki, które jak ktoś używał Google Insights, no to wie dokładnie, gdzie jest problem, że wszystkie obrazki muszą być jeszcze skompresowane bezstratną kompresją po to, żeby jak najmniej generować zużycia serwerów. Mamy SAS, o którym mówiłem. SAS to jest preprocesor do CSS-ów i według mnie, to jest moja osobista opinia, wynosi on CSS na zupełnie nowy poziom. To jest po prostu coś innego i żeby wam to udowodnić, przygotowałem prosty przykład, który chyba jest skradziony ze strony ze strony SAS. To akurat składnia tutaj jest SCSS i mamy po lewej stronie przykład tego, jak wygląda to przed kompilacją. Po prawej stronie, jak to wygląda po prawej stronie. Czyli po prawej stronie mamy zwykły CSS, po lewej stronie mamy SCSS. I czemu warto tego używać? Po pierwsze, możemy skompilować to wszystko do jednego pliku, który zostanie zminimalizowany. Jak wiadomo, duże projekty, plik style CSS ma czasem po 4, 5 tysięcy, 6 tysięcy, 7 tysięcy linijek i nie sposób nic z tym zrobić. Mamy rozwiązanie, możemy korzystać z inkludowania, możemy korzystać ze zmiennych, możemy korzystać z uproszczonej składni, która zostanie potem, wygeneruje się do takiej postaci, jak mamy po prawej stronie. Więc genialna sprawa, możemy umieścić sobie tak naprawdę każdą podstronę w innym pliku, a potem to wszystko skompilować do jednego dokumentu. Bardzo upraszcza cały proces. Mamy Bower. To jest przedstawiona cała procedura instalacji jQuery. Akurat w WordPressie niekoniecznie jest on przydatny, bo nie trzeba ściągać i raczej nie należy tego robić, ale pokazałem akurat na tym przykładzie, zaraz będziemy pokazywać na innych przykładach także. To jest całość. To jest moment, od którego wpisujemy w konsoli instalację i po chwili mamy wszystko na swoim komputerze gotowe do użycia. Gotowe do użycia przez Galpa. To
To jest procedura, która się dzieje. Zaraz pokażę dokładnie, jak wygląda to w przypadku WordPressa. Chodzi o to, że wszystkie rzeczy przenosimy w odpowiednie miejsca, kompresujemy i tak dalej, po to, żeby uzyskać jak najmniej zapytań, jak najmniej kilobajtów zbędnych. Wszystko na swoim miejscu i wszystko idealnie, pięknie, ładnie, po to, żeby polepszyć sytuację, między, jeżeli chodzi o zużycie zasobów serwera. Jeżeli chodzi o WordPressa, jest narzędzie, które się nazywa Sage. To jest narzędzie, które jakby skupia wszystkie te rzeczy po prostu w szablon WordPressowy, który praktycznie mamy boilerplate, który możemy momentalnie zacząć używać. Dosłownie momentalnie. To jest całość, co potrzebujemy do tego, żeby zainstalować na naszym komputerze. Po prostu klonowanie repo. I posłużę się tu przykładem, jak to wygląda. To jest czysta instalacja, którą sobie dzisiaj chyba nawet instalowałem. I po kolei będziemy przeprowadzać wszystkie kroki, które doprowadzą do tego, żeby ściągnąć wszystko, co będzie nam potrzebne. I pokażę jeszcze konfigurację, jak skonfigurować szablon, po to, żeby go móc zacząć używać. Teraz jesteśmy już w momencie, kiedy szablon został pobrany. Już nie będę wszystkich męczył, bo to trwało chyba z 6 minut, gdybym miał pokazywać każdy krok, łącznie z czasem, który jest faktycznie potrzebny do tego, żeby to zainstalować. Wygląda to w ten sposób, że instalujemy po kolei moduły, które są potrzebne do zarządzania tym. Jak widać, wszystko to się dzieje. Nadal się dzieje. Działoby się jeszcze chwilę dłużej, no ale już tak jak mówiłem, oszczędziłem nam tego. Bauer. Chodzi tutaj o to, że szablon, który ściągnęliśmy, ma już jakby preinstalowane już jakieś zasoby. Tutaj jest to w tym wypadku jQuery albo jakieś inne biblioteki, które mogą nam się przydać. Na przykład Bootstrap, który jest wbudowany już w ten szablon. A następnie kompilujemy to do, właśnie tak jak mówiłem, jednego pliku. Możemy sobie przejrzeć tutaj w miarę szybko to, co się dzieje. Mamy style, najpierw style zostaną przenoszone do jednego folderu, potem jest kompilowany z tego jeden plik. Potem dzieje się to samo ze skryptami, wszystkie czcionki są przenoszone, to samo dzieje się z obrazkami i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po to, żeby zaoszczędzić jak najbardziej zasobów serwera. Z chwilą, kiedy już mamy zainstalowane wszystkie zasoby, które potrzebowaliśmy, możemy zainstalować dowolny. Pokazuję tu na konkretnym przykładzie, jak zainstalować na przykład font Awesome. Pierwsze, co zrobiliśmy, to wyszukaliśmy wszystkie możliwe rzeczy na GitHubie, które przypominają font Awesome, i wybraliśmy to oczywiście, które było nam potrzebne. Wygląda to w ten sposób, że instalujemy to po prostu, widać, że wszystko się zainstalowało, jest już prosto w naszym pliku, w naszym folderze szablonu. I teraz udowadniam od razu, że bez żadnych dodatkowych rzeczy, nie wiem, ikonki będą się wyświetlać dokładnie tak jak powinny. Przed tym musimy przeprowadzić żegalpa, ponieważ ściągnęliśmy nowe zasoby, to trzeba je przenieść oczywiście w to samo miejsce. Trzeba ponowić wszystkie zadania, które miały doprowadzić do tego, żeby to było już w swojej ostatecznej postaci. I proszę, bardziej wprawne oko zauważy, że mamy ikonkę, którą właśnie sobie pobraliśmy. Jak widać, zaoszczędziliśmy sobie trochę czasu, no bo nie musieliśmy wchodzić, uploadować te sprawy, wszystko zostało wykonane w miarę szybko, wygodnie i przyjemnie. Galb obsługuje też kompilowanie plików SAS, czyli mamy możliwość tego, aby praktycznie momentalnie, jak będziemy kompilować wszystkie rzeczy, jak będziemy odpalać galpa, to będziemy mogli też skompilować nasze pliki SAS i SCSS. Tutaj przykładowo stworzyłem dla przykładu stworzyłem dwa pliki. On został inkludowany w poprzednim, w tym zostają tam wpisane jakieś rzeczy związane konkretnie z navbarem. Wykonuję ponownie polecenie.
i mamy zmieniony kolor navbara. Oczywiście nie wygląda to zbytnio imponująco, ponieważ operujemy kodem, który ma 7 linijek, ale tak jak mówiłem, to głównie ma pomóc tym, tym skryptom, które są już przyjmują tak gigantyczne postaci, że nie sposób, w żaden sposób nie można ogarnąć tych wszystkich plików. Trzeba rozbijać to na pojedyncze rzeczy, żeby w ogóle dojść do tego, co tak naprawdę szukamy. To jest właśnie sytuacja, która ma nam pomóc przy gigantycznych projektach, kiedy musimy poradzić sobie z ogromną liczbą zależności, kiedy musimy po prostu panować nad tym, co się dzieje w naszym skrypcie, bo w pewnym momencie może dojść do takiej sytuacji, tak jak mówiłem, kiedy mamy 9000 linii kodu, nawet jeżeli mamy to porozbijane na różne pliki, co też nie jest najlepszym rozwiązaniem z uwagi na potem zapotrzebowanie na to, żeby to wszystko wczytać, czyli mamy kolejne zapytania, kolejne problemy, więc ma to nam zaoszczędzić pracę, po prostu kompilujemy to wszystko w jeden plik. I sytuacja wygląda tak, że wszystko jest już dostępne tak naprawdę do sieci. Fajne jest też to, że nie musimy w naszym repozytorium, nie musimy tych wszystkich plików umieszczać. Za każdym razem, kiedy możemy w każdym środowisku, możemy odpalić po prostu komendę, która pobiera wszystkie, aktualizuje wszystkie zależności i mamy momentalnie wszystko w każdym środowisku dostępne tak, jakby było to pobierane za każdym razem, bez dodatkowych plików, bez dodatkowych problemów i z oszczędnością czasu mamy ponownie, nie musimy wygrywać wszystkiego na gita, wszystko mamy dostępne tak naprawdę z perspektywy konsoli. Dziękuję za uwagę. Jak jakieś pytania, z chęcią odpowiem. Dzięki za prezentację. Słuchaj, jedno pytanie. Tak. Jest jakaś przewaga Galpa nad Grantem? Watchera nie ma. Watchera nie ma. Z Granta nie specjalnie korzystałem od początku praktycznie we wszystkich projektach, bo w ogóle wzięło mi się to z tego, że używałem zupełnie innych narzędzi. Do WordPressa przyniosłem to po prostu w takiej postaci, jak poznałem. Granta nie używałem, aczkolwiek... chciałem to jakby przenieść na pole WordPressa, gdzie miałem gotowe narzędzie, które z Granta nie korzystało, korzystało tylko z Galpa. No i Gulp jest bardziej sexy, nie? Ma ładniejsze logo. Ja mam pytanie, a jak ze środowiskiem produkcyjnym? Bo rozumiem, że dewelopujesz sobie lokalnie coś, tam odpalasz sobie Galpa, to się unifikuje, tak. Konkatenuje, odpalasz sobie, wszystko działa fajnie, robisz sobie pusha na repo, następnie na produkcji odpalasz konsolę, pulujesz sobie, to wdrożenie sobie robisz i co? I odpalasz ponownie Galpa na produkcji, żeby to skonkatenować, zminifikować i wszystkie te pliki wgrać? Tak, ja osobiście w ogóle nie wygrywam żadnych plików, jeżeli chodzi o te skompilowane i tak dalej, bo one nie są do niczego potrzebne. W każdej chwili mamy pliki konfiguracyjne, które pozwalają na to, żeby zaciągnąć samą konfigurację, więc na serwerze po prostu odpalam jeszcze raz to samo i mam dużo większą oszczędność, no bo nie muszę na gita wszystkiego rzucać, to tak naprawdę tworzy dodatkowy śmietnik. Zajmuję się tym, co jest najważniejsze, czyli programowaniem, a frontend jakby zostawiam już do zrobienia częściowo zautomatyzowany, więc... Sytuacja wygląda tak, że za każdym razem, w każdym środowisku odpalam te same komendy jakby za każdym razem po to, żeby nie martwić się tymi plikami wszystkie, które przechodzą przez Gita. Czyli nie używasz żadnej takiej automatyzacji, że w momencie deployu na serwer produkcyjny z automatu odpala się skrypt, który również przebudowuje te lesy czy tam sasy na CSS-y i JS-y i tak dalej? No, chciałem mieć trochę dłuższą prezentację, niestety się nie udało. Wtedy bym powiedział też o deployach i jak wygląda sytuacja, bo można zrobić tak, że wszystko będzie się działo całkowicie automatycznie. I są takie rozwiązania, może stworzę jakiś post na blogu, którego jeszcze nie mam.
W końcu będę musiał sobie założyć po tylu latach z WordPressem, to chyba by wypadało. I wtedy może poruszę ten temat nieco bardziej dokładnie, no bo tutaj jakby zająłem się samymi zależnościami, bo jakby ta wkładka z instalacją WordPressa była krótką wkładką do tego, po prostu do całej prezentacji, więc tak naprawdę tutaj się skupiliśmy tylko na zależnościach, żeby w miarę to opisać, ale faktycznie możliwości automatyzacji są dużo, dużo większe. I jeżeli chodzi o deploye, też można zastosować to w ten sposób, że wszystko będzie się działo automatycznie. Łącznie z tym, co się dzieje właśnie z GALPem. To używacie tego, czy nie? Ja używam. Okej, okay, dzięki dla Maxa. No, to skończyliśmy pierwszy dzień. No ja już nie powiedziałem. Widzimy się o 21 w klubie Plaża, który jest bardzo niedaleko. Pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą ID. Jak rzucisz kamieniem, to do Wisły trafi. Pamiętajcie o tym, żeby zabrać ze sobą ID, bo bez niego nie wejdziecie. Tak samo jutro na wejściu musicie je mieć. Okej? Okay? Pytania? Kupony na piwo będziemy rozdawać do 22, także polecam przyjść wcześniej.